Śmiercią 72-letniego rowerzysty zakończyła się historia wypadku, do którego doszło w miniony poniedziałek na drodze wiodącej z Suwałk w kierunku Jeleniewa. Zarówno 30-paroletni kierowca samochodu, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Kierujący samochodem osobowym mężczyzna lat 34, jadąc ulicą Reja w kierunku miejscowości Jeleniewo, poza terenem zabudowanym, potrącił rowerzystę, mężczyznę lat 72, który jechał w tym samym kierunku i nagle zjechał ze ścieżki rowerowej na jezdnię z zamiarem skrętu w drogę prowadzącą do pobliskiej posesji. Mężczyzna kierujący rowerem z obrażeniami ciała został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Suwałkach, gdzie niestety po kilku godzinach zmarł. To drugi w ostatnim czasie wypadek z udziałem rowerzysty na tej samej trasie. W poprzednim zdarzeniu pod koła samochodu dostał się rowerzysta przejeżdżający przez jezdnię. I choć przepisy ruchu drogowego zezwalają na takie przekraczanie jezdni w określonych miejscach, to właśnie brak ostrożności sprawia, że skutki przejażdżki bywają tragiczne. Nagłe wtargnięcie na jezdnię odbiera kierowcy szansę na zatrzymanie pojazdu. Zwykła nieuwaga również jest częstą przyczyną tego rodzaju zdarzeń. Wzrok wlepiony w smartfon, rowerzyści ze słuchawkami na uszach, ograniczona kapturem widoczność, brak odblasków i obowiązkowego oświetlenia roweru. To tylko niektóre przykłady zachowań potencjalnych ofiar wypadków komunikacyjnych. W sezonie jesiennym i zimowym przy wczesnym zmroku szczególnie należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o zachowanie ostrożności, takiego zdrowego rozsądku przy kierowaniu pojazdami, czy to kierowcy pojazdami samochodowymi, żeby rzeczywiście widząc takiego niechronionego uczestnika ruchu drogowego przepuścić, czy też z drugiej strony rowerzysta zbliżając się, dajmy na to, do przejazdu rowerowego, jak najbardziej może korzystać, może przejeżdżać przez taki przejazd. Niemniej jednak musi zachować szczególną ostrożność, żeby nie doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. Policjanci mówią jednym głosem. Elementy odblaskowe, kamizelki, prawidłowe, działające oświetlenie roweru to najbardziej elementarne warunki bezpieczeństwa. Uzupełnione rozsądkiem i należytą ostrożnością zwiększają szanse na dojechanie do wybranego celu.